Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest dosyć nietypowe polowanie. Pozdrawiam serdecznie oczywiście wszystkich na hitboxie. Sporo ludzi się tutaj przytrafiło dzisiaj. Otóż zostały wylosowane dwie drużyny. W tym momencie jest zupełnie inne zasady są. Baboki strzelają się ze szczurkami, a tym razem jest to odwrócone. Powiedzmy, że artylerię każdy brał taką, jaką chciał. Nawet tu widzę dziewiąte poziomy są, nawet dziesiąty poziom jest. I czołgi takie tutaj do piątego poziomu. Kto co chciał, to brał. Kolega jakiś jest odłączony, Rasta Boss. To niestety, no, nie będziemy tutaj, żeby miejsce zajmował. I jakiegoś baboka weźmiemy stąd jeszcze. Uwaga, kto tu został na baboku? Jest! Rafał, kolega na Su-8. Dobra, szczęśliwiec. Słuchajcie, startujemy na mapce Ensk. Rozpoczynam bitwę. I teraz zobaczymy, o co tu chodzi. Ja jestem tutaj jako taki, no powiedzmy, przydupas tylko, także pojadę na tą artylerię jak najszybciej, żeby zginąć. I będę się przerzucał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Jak widzicie, różne czołgi ludzie pobrali. Nie wiadomo, czy kwestia przemyślenia sprawy, czy kwestia po prostu konieczności, ponieważ nie mają innych. Nawet zdarzył się tutaj M7 Priest na przykład. Grillki widzę. Pancer 1C i T2 Light w przeciwnej drużynie. No zobaczymy, o co chodzi. Zobaczymy, ale mamy też dosyć mądre wybory, typu na przykład M4 z prawdopodobnie z tutką oczywiście. Okej, ja jadę. Przypominam, że artylerie nie mogą używać trybu tak zwanego satelitarnego. Ja postaram się jakiegoś baboka staranować. No zobaczymy w ogóle, kto wygra tą bitwę. Prawdopodobnie artylerie nie mają szans, ale chciałem, żeby raz sytuacja się odwróciła. Zawsze było tak, że... Proszę bardzo, pierwszy humer. I niestety zginąłem. Zobaczymy. Do wygrania w tej konkurencji jest 1000 golda akurat. Babok, który zrobi największe obrażenia, dostanie 500 golda i myśliwy... Tak, myśliwy, bo już by się myli. Również dostanie 500 golda. Tutaj kolega na M4. Oczywiście tutka pięknie założona. Kolega Zulu Gula się chyba nazywa. Nie, no to jest jakiejś starszej daty chyba gracz. Dobra, tu jest drugi M4. Tutaj mamy Panzer 3-4. Również dosyć ciekawe. No, baboki są ładnie trzebione. Kolega tutaj na zielonym w T-34. Okej, mamy tam Batchata. M4 siadł, kolejny. No tu panowie, jeżeli wy chcecie nagrody zdobyć, to wy nie uciekajcie na zielone, tylko... Tutaj jest LC. Panzer 1C widzę, w ogóle nie gra. Dobra, T2 Light. Co zrobi T2 Light? No, mało już baboków zostało. Uwaga. Kolega tutaj odważnie. Proszę bardzo, jaki atak. I... O, dopadł, dopadł, dopadł. Ale widzę, że ten podjechał i mu zabrał. No cóż. Dobra. Bardzo szybka bitwa. To jest koniec tego polowania. Ponieważ było to krótkie, to na pewno zrobimy drugą bitwę również. Druga bitwa chyba będzie na serwerze testowym. A zobaczymy, kto jest szczęśliwym zwycięzcą. I teraz uwaga, uwaga. Więc tak, 500 golda. Pierwsze miejsce wśród myśliwych ma kolega Hulk.pll. PLL, ja sobie oczywiście to już zapisuję. 500 goldzika, a
Proszę bardzo, Lorraine 155,50 i kolega Paweł Profeska wygrywa również 500 golda. Ok, zapisuję sobie. I tym sposobem pierwsza runda dobiegła końca. Słuchajcie, to jest kolejna bitwa. Mieliśmy już nie robić, akurat ta bitwa jest po prostu dla rozrywki, bez nagród. Po tym przeniesiemy się na serwer testowy, gdzie rozegramy normalną z nagrodami. A tutaj dla zabawy, może ktoś poprzednio nie miał szczęścia, a teraz miał szczęście i się dostał. Robimy Himmelsdorf zimą. Bardzo zacna mapka. I teraz tak. W ten sposób prezentują się siły. Jak widzicie, mamy tu nawet Churchilla, mamy KWK jedynkę, mamy też obiekt 261, mamy Lorkę M40, ale mamy też jakieś małe Su-25 i Panzer 1C. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Zobaczymy, co tutaj... nie można wjeżdżać na Hilla. Od razu mówię, nie można wjeżdżać na Hilla na tej mapce. Zapomniałem powiedzieć, przepraszam. Okej, ja jadę oczywiście kamikadze. Zobaczymy, czy uda mi się staranować jakiegoś baboka. Uwaga, uwaga. Niech Francuz. Francuzy to są... No niestety. Nie udało się. Słuchajcie, zaczaił się Niemiaszek. Su-26, tak jest, pomyliłem się. Proszę bardzo, Churchill atakuje. Kawuk w ogóle nic nie robi. No szkoda, że cię kolego wybrałem, skoro ty nic nie zamierzasz robić. Okej. Okay. No, niestety Lorka rąbnęła. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Tu się nic nie dzieje. Tu kolega M4. M4 są oczywiście świetne. O, teraz ktoś mnie pomści. Proszę bardzo. No, nie trafił, niestety. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Nawet, zobaczcie, mamy Sztuga. LC, Su-26. Co się tam dzieje? Proszę bardzo. No, nie trafił. Dobra, zobaczmy, bo tu się coś dzieje. Jest Lux, uwaga. Nie, no kolega z M40 w ogóle nie trafił, widzę. Okej, okej. Ja się muszę przerzucić na tych, którzy tutaj coś robią. Proszę bardzo. Dwa baboki. No, nie mają, przyładowują się chyba dopiero. Tak jest, zobaczymy, kto wygrał. Jest. No, baboki ubiły 5 myśliwych. Zobaczymy teraz, o co chodzi. Kto był najlepszy? Gdyby były nagrody, to... Ła! Kolega Michał 3210 zrobił aż 1209 obrażeń na Chaffim i 6 ukatrupił. No to jest coś. To jest coś. No niestety w tej konkurencji nie ma. A tutaj kolega Maciores, proszę bardzo. Ten, który czekał 2 tygodnie na Golda. Obiekt 261 zrobił 1190, czyli prawdopodobnie no, zjechał do zera. Dwa czołgi. Dobra, słuchajcie, teraz my się przeniesiemy na serwer testowy. Pewnie tam poczekamy sobie na ten pokój treningowy, bo Ruski oblegają i w ogóle przylepili się jak rzepy psiego ogona. Także jeszcze trzecią bitwę chyba zobaczycie. Słuchajcie, teraz będzie ostatnia, trzecia bitwa. Jak widać, jesteśmy na serwerze testowym. Bardzo mi zależało, żeby tutaj też rozegrać, ponieważ niektórzy nie mają odpowiednich czołgów na zwykłym serwerze, a tu mogą sobie kupić każdy. No i dlatego ci tacy gracze, co mają mniej bitew, mogą sobie tutaj zagrać. Zobaczcie, jak to się wszystko prezentuje. Głównie dziesiątki, Batchaty, GWS-100 i tak dalej. Przypominam, że tu również można wygrać 1000 golda. Będzie 500 golda dla baboka, który zrobi największe obrażenia, i 500 golda dla
myśliwego, który zrobi największe obrażenia. Ja sobie oczywiście zaatakuję tutaj. Widzę, że chłopaki troszeczkę pomyśleli, ponieważ tamci się jeszcze ładują oczywiście. Ale nie wszyscy pomyśleli. No, jest to szansa oczywiście zrobienia jakichś tam obrażeń na samym początku, zanim się chłopaki przeładują. Okej. Moim pojazdem. Nie wiem, dlaczego nie ma dźwięku. Nie wiem, czy wy macie dźwięk, czy nie. No i tym sposobem stało się to, co musiało się stać. Zobaczmy, co się dzieje. Jednego baboka już nie ma. Tutaj widzę, trollami grają. Tutaj pancerek czwóreczka. Tak jeszcze nie było. No, dwa szczurki już zginęły, oczywiście. Tam jest GWS-100. Ale ich trzewią. Okej, zobaczymy, kto będzie miał największe obrażenia. Oczywiście trolle idą w ruch, bo to jest jedyna broń. Ale widzę, że giną też. Giną niestety myśliwi. O kurczę. Na szczęście Chaffee, widzę, jak nie jest dobrze trafiony, to on... O, no tu już niestety był dobrze trafiony. Uwaga! No niestety. Batchata tego się na strzał stutki nie weźmie. Nie ma mowy nawet. Także panowie tutaj tak średnio widzę. Kurka wodna, tylko żebyście nie przegrali. O, ten Chaffee odważny. Na szczęście oni muszą się w pewnym momencie przeładować. Dobra. No jest delikatna przewaga. Jest przewaga jednak tych czołgów. O, ale tutaj już obsiedli. Dobra, jeden ucieka. Batchaty uciekają. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest leopard tutaj. No nie wiem, dlaczego we wrak. Może... Okej. Tam jest batchat. Jeszcze jeden jest. Gdzieś uciekł. Na zielone pewnie uciekł. Zaraz zobaczymy. O! Wjechał w kółeczko, więc już wiadomo dokładnie. Z pieprza na zielone. Także panowie, tutaj kolega widać w leopardzie ma 23 punkty życia. Dobrze by było, żeby nie zderzył się z jakimś budynkiem. Dobra, no batchat jest szybki, także... Różnie tu może być. Ciekawe właśnie, czy pomiędzy wagony wjechał, czy pojechał na zielone. Będzie prawdopodobnie tak długo... O, proszę bardzo. Już był strzał. 29 życia ma. Oj, chyba nie ucieknie. O, Leo go załatwił. Dobra, zobaczymy, kto wygrał Goldzika. Dobra. Słuchajcie, więc tak. Jeżeli chodzi o myśliwych, najlepszy wynik zrobił kolega Kamil 1207. Kamil 1207 wygrywa 500 golda. I jeżeli chodzi o szczurki, które tym razem wyjątkowo były babokami, no, kolega Kasparus B aż 1400 obrażeń zrobił. Kasparus B. I wygrywa 500 golda. Okej, słuchajcie, takie to były bitwy. To jest już oczywiście koniec imprezy. Mam nadzieję, że was przynajmniej chociaż troszeczkę zachęciłem do udziału. Po prostu chodzi tutaj. Tu nie ma być sprawiedliwie, pamiętajcie o tym. Nie ma mowy o żadnej tam sprawiedliwości. Po prostu ma być zabawa. I tyle. I przeważnie jest zabawa. Okej, to by było na tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.